Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Archvale. I cóż, tym razem o polskiemu. I tak, w mojej dosyć długiej przerwie spowodowanej koronawirusem, no i paroma innymi kwestiami, o których nie będę teraz wspominał, powracamy, tak. Więc no, przytupem rozpoczynam powrót od właśnie Archvale, gdzie tym razem widzimy się z językiem polskim. I cóż, nie wiem, czy jest więcej sens mówić. Idziemy na przygodę wraz z naszą złotą halabardą plus 5 oraz blaskiem paladyna, niebieską wstążką i czterojamową kończyną. Dobra, więc teleport szybki. I tak w dzisiejszym epizodzie, gdzie bym chciał pójść zwiedzać to wszystko. Powiedzmy, że skoro zaczęliśmy już zwiedzać podziemia, to dokończmy robotę krabiej czeluści. I tak, w sumie nie wiem co więcej powiedzieć. Poza tym, że możecie się spodziewać w sumie dzisiaj, żeby dźwięk ogólnie muzyki, jeśli będę nic mówił, będzie trochę głośniejszy. Natomiast kiedy... jak to się nazywa? Natomiast właśnie, kiedy mówię, może być trochę ciszej niż zazwyczaj, bo testuję sobie funkcję po prostu autoduckingu. Więc no, mam nadzieję, że dobrze zadziała. A póki co, idźmy i zająć się tym wszystkim. Zobaczymy, jak będzie się sprawowała nasza wspaniała broń. O proszę, w ogóle patrzcie, złoto. Nie zebrałem go wcześniej. Zaskakujące. Patrzę na to, jak zazwyczaj staram się zbierać wszystko. I tak, już widać, że przerwa zrobiła swoje. Nie mam pełnego życia, więc blask paladyna już na mnie działa. Teraz którym się leczyło? F. Okej. Okay. Jak to było leczenie? Super. Teraz przy okazji, jak działają nożyki? Też dosyć dobrze, ale powinien być ostrożniejszy trochę. Może spróbować przestawić sobie w sumie unik z shifta na coś innego. Ukrywam, ten shift nie jest najprzyjemniejszy do klikania. Ale dobra, daliśmy radę. Jeszcze blaskiem paladyna, więc super. A tu mamy jedną statuę, więc jest dobrze. Odnawiamy sobie posąg i jej mamy do tego znowu bonus obronny. Błogosławieństwo, brona zwiększa się o jeden. Super. Dobra, więc nie będziemy tutaj dłużej czekać. Kolejny znak zapytania, idziemy i skrzynka. Albo tylko ta skrzynka nie miała w sobie czegoś, co już posiadam. I... bąbelkowe berło? Okej, okay. Jakaś broń magiczna. Może to, powiem wam szczerze, nawet zniechęcić mnie do korzystania z tego, co mam teraz, ale... I co, nie będę jeszcze aż tak się tym przejmował i tak. Alabarda ma 129, prędkość 2,59, 80 i 2 penetracje pancerza. Tutaj mamy... większy zasięg, obrażenia mniejsze, mniejszą prędkość, ale... czemu nie? Można sprawdzić, czy nie ma jakichś specjalnych funkcji. Pomiędzy szczerze, wiecie, no... to jest broń magiczna, więc... granie tych gwiazdków, to... jakie to w sobie powinno wzmacniać. No i widać to trochę. Ale nie, nie. Dzisiaj jest dzień złotej halabardy, nie będę... i przerzucał na jakieś inne rzeczy, więc... no. W naszym bandyckim ubranku idziemy dalej walczyć. Chwalę tego wszystkiego i robić cokolwiek tutaj robiliśmy, bo nie ukrywam, to długa przerwa zrobiła swoje. Nie pamiętam do końca, o co tu chodziło. I dobra, mamy kolejną lokację, kręta jaskinia. Moglibyśmy w takim wypadku wrócić teraz do lasu, który też zwiedzaliśmy, albo pójść tam jeszcze inną stronę tutaj. Z tego co się orientuję, było jeszcze inne przejście, ale mniejsza z tym. Kolejne, bo to błogosławieństwo z bonusem do obrony i lecimy zobaczyć, co jest w tych jaskiniach. Zaczynając od ulubionego już wyzwania na nowego perka. Czemu sobie perka? To jest oczywiście uruchomienie wzmocnienia, jeśli to przejdziemy, więc... to mi nie ma co czekać. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Róbmy, co trzeba i... tak. Challenge. A nie, nie, nie to. Challenge był na przycisku. No cóż, robi swoje. Jak się od dłuższego czasu nie grało. I w sumie teraz... nie wiem, czy jest sens coś więcej mówić. Wybaczcie, będę cicho, ale muszę się skupić na tym, by to przejść. Oczywiście. Powiem wam szczerze, to jest najgorsze, co może być, tak wyjść z formy, a teraz się znowu z tym męczyć. Ale niestety, ja jestem z tych, co nie odrzucają wyzwania, więc muszę po prostu to zrobić.
Muszę, bez wyjątku, okej? Okay? Pierwszy stage zaliczony. Oj, czyli decyduję się jednak na dwa. Super. Po prostu super. Pewnie na plus też to, że już to życie nie zabiera, jak się tutaj nie uda. O tyle lepiej, wiecie, nie zginiemy tutaj przypadkiem, próbując wykonać challenge. Nie, za bardzo się stresuję tym wszystkim. Na spokojnie. Muszę się skupić. Nie, gadać. Skupić się na zbieraniu tego wszystkiego. Nie. Ja po prostu nie wierzę w swoją lamę. Oczywiście można to powiedzieć, że w sumie jest to kwestia tego, że miałem sporą przerwę od w ogóle komputera, więc tak. Ale nie, wydaje mi się, że to jest po prostu moja naturalna lama, której nie potrafię dzisiaj ogarnąć. No. To nie jest jakaś wyjątkowa sytuacja. Znowu. Nie. Ja naprawdę muszę przestać gadać. Przestać się tłumaczyć, przestać gadać. Inaczej nigdy tego nie zaliczę. Nie. Powiem wam szczerze, już teraz te zmysły. Wszystkim. Chciałbym naprawdę to wykonać, ale wydaje się to być powyżej moich sił. Po prostu moja lama jest dzisiaj zbyt potężna, żebym miał sobie poradzić. Ale cóż. Nie mogę się tak poddać. Ja naprawdę mam zbyt dużo dumę, pychę, czy jak cokolwiek nazwać. Zbyt duże poczucie wyzwania. Żeby się tak łatwo poddać. Ale dobra, powiedzmy, że jeśli jeszcze przez powiedzmy 4 próby teraz jeszcze mi się nie uda, co wytnę aż do momentu, kiedy dotrę do tego trzyetapowego. Powiedzmy trzyetapowego, chyba trzyfragmentowego, bo w sumie podejrzewam, że to będą teraz 3. Okej, 2 próby. Fajnie, gdyby to dało się jakoś uprościć, ale nie. Niestety gra nadal nie ma żadnych ustawień trudnościowych, jeśli chodzi o prędkość pocisków. Dobra, udało się. Kolejna sekwencja. Co ciekawe, działa w sumie tak samo. Nie wiem szczerze, na czym polega różnica, ale tak, udało się. Więc jeszcze chwilę może i coś się z tego uda. Chociaż powiem wam szczerze, po tym jak dużo czasu poświęciłem na tamto, obawiam się, że tak, mówiąc szczerze, co... odcinek będzie bardzo krótki. Po prostu... nie ukrywam, dopiero do siebie dochodzę trochę po tych całych akcjach covidowych i... no tak, jakby to nie wytłumaczyć... nie jestem skłonny siedzieć tyle, co czasami trzeba było nad filmami, a i tak już... powiedzmy, siedzę dużo nad... fragmentem, który w sumie będzie trwał parę minut, więc no. Powiedzmy, że 1,5 godziny męczenie się z tym to już
powoli, to mój limit na obecny moment. Mamy co. Wybaczcie, że tak wyciąłem, ale... Po prostu i tak nic nie mówiłem, nie było nic ciekawego. Użytkowniku można wziąć ze sobą dodatkową bombę. Okej. Okay. Ale tak, zaliczone. A jako, że i tak, no mówię, siedziałem cicho, nie chciałem wam tego pokazywać. I cóż, na liczniku mam już 2,5 godziny. Oczywiście... Bardziej niż na zwykłym liczniku, to na stoperze. I tak. Frankenschlam. Kolejny jakiś boss, który mnie... morduje w 5 sekund. Tak. Oczywiście. Ja nie byłem na niego przygotowany. W takiej sytuacji jestem zdania, że może warto by było pomyśleć o tym. Jakby to miał co powiedzieć. Czy da się coś ciekawego zrobić we wiosce nowego? Coś co nam ułatwi robotę. Tak, worek ze trudnych noży na pewno, z tego co widzę. Czyli coś już... elementy jak wcześniej. Perło? A, nie wiem, czy wcześniej, powiem szczerze, to było dostępne, czy nie, ale już niepotrzebne. Kostur infekcji. Tam nowe rzeczy. Jak tak teraz patrzę. Pewnie głównie związane z tym, że teraz jesteśmy już... A jak to się nazywa? No teraz na... de facto... nowych terenach. Pojawią się nowe rzeczy, ale póki co mamy... Mowy bąbelkę, dziwna nazwa. Ale tak, bąbelkowe berło i szlamy. Więc przekuwaj to. I... nadal to jest taki promień. Zobaczymy, czy może właśnie z tym damy radę. Po moim zdaniem to ciekawa broń, a pamiętałem właśnie, że coś takiego było. Więc no, jej, brawo ja. I tak, padniemy tam jeszcze z 20 razy, ale... ja się nie poddam tak łatwo, ja chcę spróbować swoich sił z tym bossem. Teraz mnie halabardą. Mogłem sobie zmienić przedmioty, jeśli nie chciał. Po prostu teraz halabardy. Tak de facto, to dosłownie mam teraz rzeczy, które są stricte pod melee. Czy melee. No walkę wręcz, jak zwał tak zwał. Trochę, mówiąc szczerze, to zmarnowany potencjał. I mam... ach, no dobra, nie. Wydaje mi się, że ta lokacja może być na pewno nie na ten etap. Właśnie mam korzystać teraz z czegoś innego. Mam mieć przedmiot pod mele. No dobra. Padliśmy to. Pójdźmy może teraz tam z dołu. Wiecie. Teraz tam do góry. Zobaczymy co jest. Ale de facto wydaje mi się, że ta lokacja jest zbyt trudna jeszcze. Powinniśmy naprawdę zacząć od czegoś prostszego. Pomiędzy, że w sumie tych krabów też nie jest tak super łatwo. Teraz. Ale to może być, mówię, kwestia bardziej mojej lamy niż samej gry. Nie ma coś tym sugerować. Ale tak, idziemy teraz do góry, zobaczymy. Musimy coś zrobić. Nie, najgorsze jest, szczerze mówiąc, to, że mam dopiero 15 minut, a ja już wykończony. Tak, nie, no jestem pewien po prostu, że ten odcinek będzie oscylował dzisiaj w granicy kilkunastu minut, max 20 paru. Jest standardowych 30, 40 coś. Po prostu naprawdę tyle, ile się namęczyłem z tym wyzwaniem, teraz jeszcze jak widzę, że nie potrafi grać, to aż się odechciewa po prostu. Chcę się po prostu usiąść na spokojnie, odpocząć teraz trochę jeszcze, przywrócić swojego skilla, ale... na nagraniu tak się nie da. Więc mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Dlatego tak narzekam, mówię, że odcinek będzie krótszy, ale dobra. A, posąg naprawiony, leczenie, super, błogosławieństwo, plus jeden do obrony, kolejny raz. Co my tu mamy za lokację tym razem? Okej, dalszy ciąg tego i śliwka. Mega śliwka, jej. Potrzebujemy kilku i będziemy mieć chyba kolejną lepszą miksturę. I przy okazji kolejna lokacja. Kalista pustynia, co za tym idzie. Kolejna obronka. By tak biegać tylko po to, żeby zbierać te obrony, to dobry plan. O, nie podoba mi się to. Jakiś bossu, ale tutaj widać, że jest słabszy. Zdecydowanie słabszy niż to, co było tam. Tak, wydaje mi się, że tamta lokacja jest po prostu nie na ten etap. Jeszcze. Albo jestem po prostu osobiście za słaby. Bo nie mam odpowiedniego kluczu czy coś. Wiecie, się tam zająć tym wszystkim, a tutaj? Wydaje mi się, że naprawdę, pomijając takie wielkie zlamienia, które sam robię,
To tak, to jestem w stanie tutaj wygrać. Ale mówię, pomijając znamienia, które sam sobie wywołam. A takich na pewno będzie dużo. No nie ukrywajmy. Ja nie umiem. W gry. W szczególności teraz, po tej przerwie. Ale... Oj, nie, nie. Było tak blisko, oczywiście. Tracę złoto w głupie sposoby, wiecie co? W tym momencie też przy okazji zmienimy to, co będzie za chwilę aktywne. Jest ten zasięg? Większa się. Tym samym mam teraz większe szanse z nim walczyć. Ale tak, muzyka nadal piękna, więc ja się teraz uciszam. I skupmy się na tym, żeby pokonać robaczą królową. Oczywiście. Musiałem nie zauważyć swojego życia. Ale przynajmniej mamy coś nowego. Szmarny pierścień. Obrażenie dystansowe. Nie. Nie jest tego warty. Więc here we go again. Ja się tak łatwo poddam. Tym razem na dzień dobry jeszcze masz z bombki. Która prawie nic nie zadała. Jeden wniosek następujący. Bomby są badziewne. Zawsze oczywiście fajny dodatek do obrażeń. Tak podbiec, wstawić bombę, jak się o tym pamięta, ale... Ale nie jest to dobry pomysł, żeby od tego zaczynać swoją ofensywę. Też dobra. Może nie jest aż tak źle. Tylko muszę się uspokoić. A jeśli się nie uda jeszcze, powiedzmy ten... Jeden raz może, jeszcze raz, jeden. Coś to. Idziemy po prostu wtedy najprościej w świecie i zobaczymy, co się kryje w lesie. Chociaż pewnie też się kryje jakiś bossu, który nas będzie miażdżył. Albo jak mówię. Tutaj problem jest raczej z moim brakiem skilla niż z samym bossem. Tak. Okej. Okay. Na spokojnie. I wlazłem w pocisk, oczywiście. Ja się poddaję z tym bossem. Poza dzisiaj nie mam nerwów na to wszystko, więc ja. Las nowy, mroczny, w którym można znaleźć coś nowego? Ruda ciemnostali oraz pajęczy jedwab. Jakieś drzewce oraz dłużki. Ale hej, przynajmniej nie ma tu bossa. Ta czerwona dębina? Co to było? Nie wiem. Nawet nie zwrócił uwagi. Pył z ognika. Dobra. Jej. Brawo dla nowych materiałów. My przez chwilę będziemy mogli się pocieszyć tym, że znaleźliśmy coś pożytecznego. Zanim znowu trafimy na bossa, który będzie mnie tak wkurzał, że po prostu zakończy ten odcinek naprawdę na parunastu minutach. Teraz dosłownie mamy dopiero 18 minut, a jeśli mój stoper pokazuje dobrze, nie ukrywam ostatnio. ABS nie wiadomo, czemu nie pokazuje czasu, więc no. Nawet nie patrzę na to, jak tam wskazują. Powiem, że jest... jak nawet by wskazywał, to zazwyczaj jest błędne. Jakiś po prostu błąd. Nawet nie wiem, skąd się wziął, ale wiem, że jest, więc no. O nie, jakiś jaszczur magik. Nie lubię magików. Jeszcze ten jaszczur. Nie wyglądało to zbyt przyjemnie. Gorzej tylko, że zaraz tutaj znowu pewnie padnę. Z własnej winy. Też nie, dobra. Jeszcze nie padłem. Jeszcze nie padłem, więc jest dobrze. Jest dobrze. Ta ciemnostal. Może ona naprawdę da mi coś, co... Woli mi mieć przewagę. Na razie to tak. Bez żadnych super przewagowych przedmiotów, co nie ma co liczyć na to, żeby mi się cokolwiek miało udać się. Nie. Raczej niż mi. Ale dobra. Będę tego żałował. Zdecydowanie będę tego żałował. Nie wiem, czemu mówię będę. Będę. Powinno być, ale mniejsza. Zobaczmy, co tym razem kryje w sobie to miejsce. Okej. Okay. Źle miłem, ale szczerze przystępne. Bardziej niż to, co było wcześniej, moim zdaniem.
Owszem, nadal jest ciężko, będę pewnie lamił swoją głupotę. Ale tak, no, widzicie, to da się załatwić. Pierwszy segment wyzwania. Tam ci wiadomo, jak będzie. Pewnie katorga. Ale tak, tutaj na spokojnie odpocząć pomiędzy poszczególnymi. Naprawdę może się udać. Dobra, pierwszy za nami. Teraz tak jak mówiłem, dwa. Potem pewnie trzy dadzą. Albo trzeci segment nie będzie się też niczym różnił. Poza tym, że teraz pewnie będę lamił przez stres, przez gadanie, to wyzwanie wydaje się być przyjemniejsze. Dopóki nie robię jakichś głupich ruchów, które oczywiście doprowadza mnie do śmierci. Tutaj to naprawdę czuję, że to jest tylko z mojej winy. I nie udaje. Nie z powodu niesprawiedliwości gry, nie z powodu czegoś, tylko po prostu przez jakąś moją jedną głupią decyzję. Poruszanie się czy coś. No widzicie, jak sobie mniej więcej radzę i dobra, drugi segment jak widzicie z nami. Cztery, dobra, tutaj to już lekka przesada może być. Nie to, żebym aż tak strasznie narzekał, ale tak. Cztery. Więc tak, będę musiał się jeszcze chyba z tym namęczyć. Dobra, mamy to. Powiem wam szczerze, widziałem może z dwa podejścia, ale tak, następny typ pobiegu zadaje więcej obrażeń. Przyjemne, ale nie, nie, nie. I w takim razie ty tak się nazywa dasz. Bieg. Dziwne trochę, ale okej. Dobra, przynajmniej jakiekolwiek sukcesy dzisiaj odnieśliśmy. A spokojnie. Przejść to, może lepiej nie umierając, byłbym wdzięczny. Tak. Nie umierając. Wiem, że o za dużo proszę. Ale dobra. Powiedzmy, że nie ma przebacz, ja chcę po prostu się tam zemścić na tym miejscu jeszcze, więc pójdziemy tam. Ostateczności, jeśli dojdziemy do kolejnej kapliczki, tam zakończymy, jeśli nieco. Tak, na ten moment będę chciał skończyć, bo było mi to naprawdę dużo więcej niż się spodziewałem, jeszcze muszę, powiedzmy szczerze, się trochę przygotować do paru innych planów, wiecie. Po prostu przed tym, jak styczeń się zacznie, przydałoby się mieć przygotowany zapas. Bo w styczniu już kolokwia, ostatnie egzaminy, takie tam rzeczy. Mogę sobie pozwolić na zbyt dużo. I proszę, co my tu mamy? Ulepszanie bomby! Jej, mam większe wrażenie z bomb. Powiedziałbym, że don't care, ale niech sobie będą. Przynajmniej te bomby, jeśli kiedykolwiek ich użyję, będą trochę mocniejsze. I to jest tak, pojęcie jedwab. Niestety jest niby fajne, ale z drugiej strony boję się, że to może zwiastować bossa pająka. I co my tu mamy? Pojęcie ośmiostrzał? Płocie! A nie ten przycisk, co my tu mamy? 108, prędkość 1.35, zasięg 130. Wiecie co, może warto byłoby się tym zainteresować. Więc dobra, póki mamy znaki zapytania, to idę. A nie, tu będzie bossu. Tam nie idziemy, trzeba uciekać, trzeba mijać. I mamy to, kolejna fontanna. Więc zgodnie z tym, co mówiłem, a tu będziemy kończyć przygodę. Ale jeszcze nie do końca. Najpierw weźmiemy to i powrócimy do wioski, że tak to powiem. No nie dlatego, że no. Chcę zobaczyć, co tam z tej ciemnostali, czy co tam było i innych rzeczy można zrobić. I przy okazji śliwka. Cóż to, masz do mnie więcej mega śliwek? Jeszcze tylko jedna mega śliwka i będzie można zacząć gotować. Dobra, fajnie. I teraz zjeżdżamy niżej do następnych sekwencji. Tylko z Medrzy Księżycowej na dół. Bo bym mogła wcześniej coś innego, ale mniejsza. Pojęcie ośmiostrzu. Weźmy go, więc w sumie nie trzeba go craftić. Fajnie. Ostatnie infekcji, to jest naprawdę dużo ciekawych rzeczy, co najmniej. Ale póki co, wdowia włócznia. Włócznia szakala. I
powiem, czy jedwab nie mamy. Dobra. Ale jak mówiłem, teraz warto byłoby zobaczyć, co tu mamy. Sztylet. Kostur. Topór, miecz, pancerz, pole obrony. Na obecny moment może to być błąd, ale chciałbym zrobić kostur, żeby zobaczyć, jak będzie działał. Pewnie tak jak wszystkie inne kostury. To jest akurat, moim zdaniem, trochę taki minus tej... Takie broni tego podobnego typu bardzo podobnie działają. Ale dobra, no cóż, jak mówiłem, na tym zakończymy epizod. Moim zdaniem, nieźle się to wszystko udało. I cóż, w następnym spróbujemy dalej coś robić, a póki co... nie przetłumaczyli. I niestety za drogie. Tak, póki co ja wam właśnie bardzo dziękuję. Napiszcie proszę w komentarzu, co sądzicie o tej funkcji autoduckingu. Czy dobrze działa? Od razu mówię, głośność bezpośrednio, co jeszcze mogę dostosować, żeby ostatecznie, powiedzmy, muzyka była cichsza, maksymalnie, jak ja nic nie mówię. Albo żeby autoducking był słabszy, jak już mówię. Ale póki co tak, ja na tym kończę naprawdę, więc... No, ja jedę ćwiczyć ewentualnie sobie jeszcze walkę w tej grze i dziękuję wam bardzo za uwagę, do zobaczenia w kolejnym epizodzie, więc trzymajcie się i hej, hej!